Jak taki ktoś jak Artur Szpilka może mówić, że ja jestem konfidentem? Jak on dla kolegi na kadrze walił konia i on teraz dla mnie mówi, że ja jestem konfidentem? Ale chłopaki tutaj, cała Polska, przynajmniej Ajtujku, przynajmniej pół Polski ma do ciebie pytanie na temat dawnych czasów. Za kadry, za tego pytanie brzmi następująco. Komuś ty konia walił, albo co tam było z tym koniobójcą, ty jako koniobójca, co tam było na tej kadrze, co się działo. Wielu chłopaków z kadry mówi o tym, wspomniało, rozmawiałem z nimi twarz w twarz. Powiedzieli mi osobiście, że tak, takie coś miało miejsce. Także pucuj się teraz, chuj mnie obchodzi. Albo kurwa fucking, nikt ci ręki nie poda. Dobra, morda. Walił konia. To, że Ajtuj komuś tam walił konia na kadrze, wszyscy słyszeliśmy o tym. Ale ostatnio na tej konferencji w maju mordy jakoś, kurwa, miałem na myśli, żeby to było drugie pytanie. Pierwsze pytanie było, kiedy zadzwonię do Siwego? Chodziło tam o tą kasę 8 koła. A jakby odpowiedział na to pytanie, to drugie pytanie było na temat koniobójcy na tym. Na temat Szpilki jako koniobójca w czasach kadry, nie? Podczas kadry. Tak, coś tam, to się szeroko o tym mówi po całej Polsce. No ale widzicie, nie doszło do tego, nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Siwy dalej czeka na telefon. Na temat koniobójcy nic żeśmy się nie dowiedzieli, ni żadnego wyprostowania nie dostaliśmy. 84 DU 3S7 EO Records. Panie Andrzeju, cała Polska czeka na wyjaśnienie sprawy końskiej afery na kadrze. Krzysztof Zimnoch kiedyś to poruszył około 5 lat temu i Artur Binkowski. Czas to wyjaśnić, jak nie pan, to kto? Pozdrawiam. Krystian Piecuch. Panie Kostyra, jedno pytanie i masz pan milion wyświetleń i miliony subskrypcji. Ja bym dał suba za szacunek i rzetelność. Proszę słuchać głosu widzów. Hashtag afera końska. Słuchajcie, proszę was. Prosiłem was o pytania, ponad 200 pytań, ponad 100 pytań o końską aferę. No ja znam kulisy tej afery, znam bohaterów, ale proszę, wybaczcie mnie, ja na ten temat nie będę mówił z kilku względów, bo po pierwsze, ja chcę mówić o sporcie, po drugie, nawet Krzysiek Zimnoch nie chcę, żeby to zostało nagłośnione. Bohater drugiej afery, oprócz, no, krótko mówiąc, no, nie chcę na ten temat mówić. Mówmy o sporcie, ja nie jestem od końskiej afery. Jeżeli was rozczarowałem, to przepraszam was, ale nie będę tego mówił. Młodzi ludzie wygłupiali się w młodości, no, każdy ma prawo do popełnienia błędu, do robienia głupot. Nie jest to zresztą ta końska afera jedyna. Darek Michalczewski mówił o innej końskiej aferze, też tam były znane nazwiska. To nie jest temat bokserski. Jeżeli, mówię, rozczarowałem was, to przykro, ale ja na temat końskiej afery nie będę mówił, nawet jeżeli będzie to znaczyło, że doszłoby mi milion subskrypcji czy dwa. Proszę o spokój. Kontynuuj. Czytaj. Proszę wyjaśnić sprawę z kadry. Tak, Paweł Majkalowski. Aż mi w gardło zaschło. To się napijmy, zdrówko, oczywiście. Takie.
Poczekajcie, bo on musi wrócić się do tych czasów z kadry, czy nie odpowiesz na to pytanie? Nie, no, nie będę odpowiadał na to pytanie. Nie będziesz, dobra. Nie będziemy wyjaśniać tej afery, bo naprawdę to się robi nudna. Ale czy ty nie, chcesz no, wyjaśnić ale tą aferę? Afera jest wyjaśniona. Wszystkie rzeczy już omówili w Stadninie Koni, w Janowie, tam jest najlepsze, są konie i oni tam wszystko wiedzą na temat tej afery, więc tam musicie pisać do rzecznika prasowego, on wam pewnie chętnie odpowie. Ale ja od czego? I to będziecie pewnie zadowoleni. Spadam z konia, jak miałam 15 lat. Ale wy się śmiejecie, no naprawdę. Afera koniowa, druga afera koniowa się rozwoła. No nie jest, wiecie, bo to na wsi jeździłam. Afera, to może to był ten różowy konik tej. Nie, to był April, nazywał się April, on nadal żyje, nadal żyje. Mówiłeś o tych, o hejterach. Afera końska, wyjaśnij. Weź kurwa, afera końska. Nie, no ja powiem tak szczerze, że... Nie, ja powiem tak szczerze... Ja myślałem, że to poważny wywiad. Ja też myślałem, nie. Że to jest poważna telewizja, nie? Nie, ja powiem tak. Ogólnie, w ogóle miałem się do tego nie odnosić. I nawet się nie będę odnosił w szczegółach, ale powiem szczerze tak. Myślałem, że jak powie coś zjeb, bo to jeden i drugi genetyczne zjeby, no to gdzieś to jakoś będzie, a widzę, ludzie do mnie piszą, Artur, wyjaśnij, co są afera końska. Ja się śmieję nawet specjalnie zacząłem jeździć na koniach, na zasadzie na beki, ale już teraz nie jeżdżę, no bo mówię, ewentualnie szykuje się jakaś walka. Powiem tylko raz... A tym czy jasno, to zdjęcie na koniu to była taka prowokacja dla jajc? Tak, coś tak, miałem to inaczej podpisać, ale ogólnie, wiesz, dla mnie to jest śmieszne, prawda? Chociaż nie do końca, no bo pierdolą ludzie, wiesz, o co chodzi. Jacyś ludzie, jak to wyjaśni, to się... Ja jeszcze raz powiem, nie będę tłumaczył nazwiskami, jeszcze raz powiem, jaka kiedyś była sytuacja. Była kiedyś taka sytuacja, jak to na kadrze. 15-latki, 14-latki nawet. I kurde, wiesz, chrzest. Nikt się nie chciał ochrzcić. Rozebraliśmy chłopa do naga, przywiązaliśmy go skakankami i cała afera. Rozumiesz, o co chodzi? I to wszystko. I dlatego powiem szczerze. Binkowski jak przyjedzie stara kurwa, to jest rozjebane, a zimno wiesz, jak zacznie pierdolić głupoty, to tak samo się skończy. I już mówię, już pojedziemy. Chociaż jeszcze raz powtarzam. Odcinam się od tego na zasadzie, idę w inną stronę, nie w tym internecie, bo to nie ma sensu. Mówię, ten Binkowski jest skończony, przecież on już kurwa, wiesz, ja nie wiem co on nawet tam robi. Oglądasz takie papuski? Nie, no nie oglądam, no ale wiesz, coś mi tam wysyła, to Arthur, co tam, to ja mówię, kurwa, dajcie mi spokój, nie wysyłajcie tego, ale przecież jak popatrzysz na tego zjeba, przecież on jest skończony, to już jest wrak człowieka, rozumiesz? Wrak człowieka i ja mówię, szkoda tylko, właśnie mówię, w pewnym sensie stałem się sam ofiarą swojej popularności na zasadzie, rozumiesz? Kiedyś fajnie. Tak jest, zobacz. No właśnie dlatego. Byłeś taki agresywny, dlatego zbierasz żniwo. Dlatego mówię, sam, ale życie cały czas mnie czegoś uczy i to jest dla mnie też fajne, dlatego mówię. Odbijam od tego na zasadzie spokojnie, ale gdzieś nie wiem jakbym zareagował, gdybym zobaczył jednego z drugim. Rozumiesz, że to chodzi za pierdolenie, bo nie można dzisiaj w taki sposób sobie rozmawiać, rozumiesz, że to chodzi, w taki sposób rozmawiać i jest jak jest, dzisiaj przymykam na to wszystko oko, ale mówię, się śmiałem kiedyś, bo wyszedłem z wakacji, wiesz, chyba tam jakiś pierwszy tam z główki ktoś dostał, czy z liścia, 1-2 miliony wyświetleń na ważeniu i mówię, ja, coś tu się dzieje, wiesz, co chodzi, a to wiesz, nie przemyślałem. Ale to też generowało twoich takich negatywnych fanów, tak? No tak, ale nie o to mi chodzi, wiesz, co się dzieje, taka popularność i mówię, w pewnym momencie stajesz się popularny, a nagle można wszystko, wiesz, w jeden tam sposób stać się też ofiarą tej popularności. Wiesz, jak to jest, jak masz popularność, tak i... A właśnie. Jeszcze mówię, pierdolił jeden z drugim, taki ja mówię, świętej pamięci, bo on dla mnie już umarł. Kostyra, jak człowiek, który wiesz, jest, był, bo już nie żyje, był jakimś tam, wiesz, najpierw mówi, że się już o mnie nie wypowiada w ogóle, coś tam, a później znowu się wypowiada, bo wie, że to ja przyciągam zainteresowanie. Ale to jest ciekawe, bo jednak te filmy się najbardziej klikają. No tak, no bo to jest właśnie, mówię, on dla klikania zrobi wszystko, łącznie z tym, że zwali konia. Rozumiesz, o co chodzi? I ja mówię, dzisiaj jest to chore. On powiedział coś, że to było tak, jakby potwierdził takie rzeczy. Nie wie, nie gada takich głupot, bo to jest chore, rozumiesz? Ale tak jak mówię, świętej pamięci i tyle. Basta. Wszystko w temacie chyba. Basta, także kurde, adios. No co kurwa, no co? To chodź kurwa. Artur, jesteśmy zjebany kurwa. Artur. Kurwa, dziecko zrobię ty kurwa szmaciarzy. Ci go zjebie kurwa.